Witamy Państwa w naszej świątecznej odsłonie. Pokazujemy, jak sprawnie przygotować święta i jak gotować dla dużej ilości osób. W tym celu dzisiaj wykorzystamy szybkowar. Pokażę, jak on może ułatwić i przyspieszyć nasze przygotowania do świąt lub innej imprezy, gdzie zapraszamy więcej niż 2, 3 czy 4 osoby. Zacznijmy od przygotowywania wywaru i tutaj właśnie nam pomoże nasze naczynie, czyli właśnie szybkowar. Szybkowar przyspiesza kilkukrotnie czas przygotowywania wywarów, bulionów, sosów, czy też duszenie mięs, które są dość twarde i wymagają długiej obróbki termicznej. Do naczynia wkładamy przekrojone na pół cebulę. Cebulę razem z łupinkami, jak wiadomo, łupinki odkwaszają organizm i bez tłuszczu delikatnie je podsmażymy tak, żeby zyskały złoto-brązową barwę. To spowoduje, że bulion będzie bardziej esencjonalny. I tak przygotowane cebule rozłożone na dnie podgrzewamy na maksymalnej mocy, aż zbrązowieją. Możemy już śmiało dorzucić pozostałą włoszczyznę, ona jeszcze dociąży cebulę, dzięki czemu będzie się ładniej smażyć. I tutaj mamy pietruszka, marchewki, ja wykorzystałem końce, które mi zostały po przygotowaniu żulienki, o której zaraz Państwu opowiem. I tutaj właśnie to, o czym mówiłem, czyli pokrojone w żulię warzywa, seler, pietruszka, marchewka. Obrane warzywa kroimy w cienkie plastry, plastry układamy jeden na drugim i cieniusieńko kroimy właśnie w takie paski. To posłuży nam jako substytut makaronu w tej zupie. A teraz zabierzemy się w takim razie za oprawienie ryb. Mamy tutaj dwie piękne flądry, jak widać bardzo świeża. Dowodem na to są oczywiście te pomarańczowe kropeczki, one znikają, gdy ryba jest stara, więc jeżeli kupujecie rybę bez głowy, nie możecie sprawdzić ani skrzeli, ani oczu, to w przypadku flądry te kropeczki pozwolą Wam sprawdzić, czy jest świeża, czy też nie. Jak widać, ta jest bardzo świeża. Dodatkowo zachowuje swoją sztywność. Na pewno mamy tutaj do czynienia z dobrej jakości produktem. No i do tego dorsz, którego zaraz wyfiletujemy. Żeby wyfiletować dorsza, potrzebujecie dość giętkiego noża. Najlepiej taki cienki do filetowania. Nacinamy wzdłuż kręgosłupa, przytrzymując filet ręką. Następnie dociskamy tutaj, odsłaniamy kręgosłup, który się tu pojawia i docinamy filet, aż poczujemy opór. W tym momencie możemy śmiało przełożyć nóż od strony jamy brzusznej, tak żeby wyszedł ponad kręgosłupem z drugiej strony. Przykładamy rękę od góry i teraz śmiało do samego końca. Jak widać, jest to dość szybki, łatwy sposób. Wiele osób boi się filetowania, myśli, że to jest bardzo skomplikowane, techniczne, ale wystarczy znać schemat i robi się to niezwykle łatwo. Docinamy do końca. Tutaj, uwaga, jest kilka ości, które trzeba przeciąć, więc napotkacie na pewno opór. Teraz pokażę Wam, jak dokończyć takie filetowanie. A więc te twarde części, które zawierają jeszcze ości skóry, wykorzystamy do wywaru. Zaczniemy od wycięcia od strony głowy, które tworzą tą jamę brzuszną. A te elementy z brzucha, z płetwą wykorzystamy na wywar. A teraz pokażę Wam jeszcze, jak zdjąć skórę. Bierzemy od strony ogona i nacinamy zaledwie odrobinę mięsa. To pozwoli nam zachować pewny uchwyt. I jak mamy tak nacięty ogon, łapiemy za skórę i piłując w ten sposób nożem, odkrawamy mięso od skóry. Cały czas nawijamy sobie skórę na palec, to zapewnia, że uchwyt jest bardzo dobry, a skóra napięta. I dzięki temu skóra, którą uzyskujemy, jest bez grama mięsa. Natomiast samo czyste mięso pokroimy w duże kawałki i zaparzymy je na końcu w zupie. I postępujemy tak z całą rybą do końca. Do warzyw dokładamy teraz całe flądry. Ja mam akurat dwie sztuki. Oraz korpusy, ogony, płetwy, możemy też głowy ryb śmiało dodać. Jak widzicie, dość duża ilość produktów i dzięki czemu uzyskamy też dużo bulionu. Tak jak mówiłem, gotujemy dzisiaj dla większej ilości osób. Pokazujmy, jak naczynia pomagają nam w tym i w ten sposób wykorzystujemy właśnie ponad 5-litrowe naczynie. Zieloną część pora dodałem i czas na przyprawy. Tradycyjnie pieprz ziarnisty około jednej łyżeczki. Do tego 2-3 liście laurowe i kilka kulek ziela angielskiego. Ja daję 2-3. Niestandardowo gałązka świeżego tymianku. Dla odświeżenia łodygi kopru. Ponieważ są nieco twardsze, nie chcę ich akurat dzisiaj używać. Wykorzystam je do bulionu. Doda bardzo fajnego aromatu. Całość zalewamy wodą.
Ponieważ szybko warzy gotujemy pod ciśnieniem, pamiętajmy, wypełniamy tylko do 2/3 wysokości i jest tutaj odpowiedni znacznik. Całość szczelnie zamykamy i gotujemy zaledwie 15 minut od zagotowania, czyli od momentu, kiedy zawór nam się zablokuje. Warzywa, które przygotujemy do zupy, będą substytutem makaronu. Wersja delikatniejsza, bardziej dietetyczna, ale odrobina masła nigdy nie zaszkodzi. Warzywa ugotujemy na lekko stopionym maśle. I tutaj mamy przygotowaną marchewkę, pietruszkę i seler. Ja jeszcze przygotuję w ten sam sposób por. Odkrawamy więc twardy koniec, dzielimy na nieco krótsze odcinki. Każdy z nich na pół. I krojąc bokiem uzyskamy julienne, czyli paseczki. Tak przygotowane warzywa przekładamy do stopionego masła. Będziemy to delikatnie podduszać, nie chcemy absolutnie, żeby zyskały kolor. Mają tylko zmięknąć i wchłonąć stopione masło, które nada im bogaty smak. Warzyw dość dużo, ale pamiętajcie, że robimy dla całej rodziny. Całość podsmażamy jeszcze 2-3 minuty. Lekko zamieszam tak, żeby wszystkie warzywa miały szansę zmięknąć. Jak widać, por, który był na dole, już jest ładny, jasnozielony, miękki. Nie za długo. Chcemy, żeby te warzywa zostały jednak al dente. Do warzyw dolewamy białe wino, około 150 ml. Wino w połączeniu z rybą uszlachetnia ten smak i dzięki temu zupa jest delikatna, subtelna i każdemu zasmakuje. Ponieważ mamy jeszcze chwilę, zanim wywar będzie gotowy, posiekam koperek. Koperek siekamy dość drobno. Najlepiej jest go ciasno zwinąć i drobno siekamy. Po około 10-15 minutach od zagotowania bulion jest już gotowy. Teraz zwalniamy zawór, który utrzymuje ciśnienie. I czekamy, aż ciśnienie wewnątrz i zewnątrz się wyrówna, dzięki czemu będziemy mogli bezpiecznie otworzyć szybkowar. Gdy szybkowar się rozszczelni, zdejmujemy pokrywę. I jak widać, wywar jest klarowny. Niezwykle ma piękny, złoty kolor, więc na pewno wysycił się smakiem już i warzyw, tu przede wszystkim marchewka na to wskazuje, a także ryby. Przepięknie pachnie. Czysty, rybny, ale przyjemny zapach. W normalnym garnku nie osiągniecie Państwo tak wysokiej temperatury, jak w naszych naczyniach. Temperatura ta powoduje, że białko, które jest odpowiedzialne za mętnienie wywarów, bulionów, ścina się i opada na dno, dzięki czemu rosół z szybkowarem jest zawsze klarowny. Do tak przygotowanego wywaru możemy dodać podduszone na maśle z białym winem warzywa. Rozprowadzamy je w bulionie i jak widać, wywar zyskał już naturalny wege makaron. Zupę zaprawiamy tradycyjnie odrobiną śmietany, około 150 ml, maksymalnie 200, jeżeli lubicie bardzo zabielane zupy. Ja robię dzisiaj taką wersję lżejszą, do tego oczywiście świeży koperek. Mieszamy. Dodajemy teraz kawałki dorsza bez ości, wyfiletowane własnymi rękoma. I trzymam za Was kciuki, że tak też zrobicie. Ale jeżeli wolicie wersję ekspresową, wystarczy kupić gotowe filety, a do wywaru użyć na przykład właśnie takich małych flounder lub innych małych ryb, które nie są zbyt drogie i fajnie nadają się właśnie do robienia wywarów. Tak przygotowanej zupy nie będę gotował. Naczynie bardzo długo trzyma ciepło przez akutermiczne dno. Dodatkowo mamy bardzo dużo gorącego wywaru. Ryba zaparzy się w nim momentalnie. Wystarczy zostawić na 5-6 minut, a dzięki temu zostanie soczysta, niezwykle miękka i aromatyczna. Na koniec dodamy odrobinę soku z cytryny, który zbalansuje słodkawy smak warzywnego tudzież rybnego wywaru. Dodaję sok z 1/4. Ważne, żeby dodać go na sam koniec, ponieważ sok z cytryny bardzo lubi ścinać białko, które jest zawarte w wywarze. I tak przygotowaną zupę podajemy za 5 minut. Po 5 minutach nalewamy porcję, głęboko zagarniając łyżką, bo jest to stamtąd wybierać pięknie. Zobaczcie, ugotowane, niezwykle delikatne kawałki ryby, warzywa i lekki, ale bardzo esencjonalny wywar. Tak przygotowaną zupę dekorujemy ćwiartką z cytryny. Możecie oczywiście ją do smaku doprawić, tak jak lubicie najbardziej. Może być bardziej pikantna. Ja lubię ją taką delikatną. Życzę Wam smacznego i mam nadzieję, że podejmiecie to świąteczne wyzwanie.